serdecznie w nowym vlogu po wyjazdach. Dzisiaj mamy środę, wróciliśmy w niedzielę w nocy i od rana byłam już w bibliotece, dlatego że dzisiaj wydawane są kody do Legimi. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to w bibliotekach w całym kraju, z tego co mi się wydaje, są wydawane darmowe kody do Legimi, jeśli macie kartę biblioteczną. Także kody zdobyte, była już mała kolejeczka, gdzie od 9:00 tak naprawdę jest biblioteka i poszłam na otwarcie, a już stałam, wiecie, w kilka osób. Smaruję ręce, bo mam takie przesuszone. Uwielbiam ten krem do rąk, to jest The Body Shop Vanilla Pumpkin, czyli jedna z moich ulubionych serii. Teraz można robić zapasy, bo właśnie jesienią jest dostępna. Pachnie po prostu rewelacyjnie i wrzucam sobie zawsze jakiś kremik do torebki i staram się ostatnio pamiętać o tym, żeby je używać. Tak, słuchajcie, po drodze weszłam jeszcze na chwilę do sklepu, do Lidla po pieczywo. Po powrocie zrobiliśmy takie małe zakupy, natomiast skończyło nam się dzisiaj już pieczywo, a wiedziałam, że będę szła, więc mówię, kupię świeże. Przy okazji wzięłam też przyprawę do ciasteczek korzennych i pierniczków. Tak na mnie spojrzała i mówię, dobra, sezon robienia ciastek korzennych i pierników się zbliża, więc takie coś musi być w domu i ja wolę to kupić wcześniej, a nie potem będziecie chcieli coś robić i tego nie ma i trzeba iść do sklepu, więc wzięłam i przy okazji jeszcze chwyciłam herbatę. Herbapol, herbaciany ogród, zimowy sekret. 20 saszetek i to jest herbatka owocowo-ziołowa o smaku cytrusowym. Tutaj nie ma teoretycznie w składzie herbaty, tylko są na przykład kwiat hibiskusa, jabłko, owoc gruszki, owoc dzikiej róży, owoc aronii, kora cynamonu, naturalny aromat cytrusowy, skórka pomarańczy, liść jeżyny, owoc maliny, goździki, imbir. Natomiast ja bardzo lubię właśnie jesienią i zimą różne kombinacje smakowe, imbir, cynamon, pomarańcza, jest jabłko, także myślę, że dzisiaj przetestuję. Tak na mnie spojrzała ta grafika. Ja tą herbatkę już kiedyś widziałam, to jest chyba tak co roku, ale jeszcze tej wersji nie próbowałam. I potem jeszcze przechodziłam obok Biedronki i weszłam z kolei po kawy, ale rozpuszczalne, te biedronkowe Café D'Or, orzechowa i czekoladowa. Moja ulubiona jest orzechowa lub waniliowa, bo jeszcze jest waniliowa. Natomiast my lubimy czasami sobie wypić tak późniejszym popołudniem, czy kiedy nie chcemy mocnej kawy, właśnie taką rozpuszczalną, bardziej dla smaku, bo ona po prostu ładnie pachnie i smakuje. Ja w ostatnich miesiącach, w sumie mogę powiedzieć, ograniczyłam ilość tej mocnej kawy z ekspresu. Piłam jej za dużo, potem nie mogłam spać. Ona jest jednak mocniejsza. I teraz tak piję jedną rano, później gdzieś drugą, maksymalnie gdzieś trzecią po południu, ale staram się czasami zastąpić to właśnie taką rozpuszczalną, bo ja po prostu lubię taki smak, lubię coś pić, kiedy montuję, więc dlatego też u mnie ostatnio dużo takich herbatek smakowych, bo ja lubię pić coś ciepłego jesienią i zimą. Lubię mieć, wiecie, kubek herbaty czy kawy. I to właśnie fajnie się sprawdza, jeśli nie potrzebujecie, wiecie, takiego pobudzenia, tylko chcecie się napić czegoś dla smaku i my sobie robimy takiego miksa, jedna łyżeczka orzechowej, jedna czekoladowej i naprawdę jest to pyszne. Więc tak, może za chwilę zrobię sobie właśnie herbatę, bo kawę piłam już przed wyjściem. I tak, przyszła do mnie jeszcze jedna bardzo fajna paczka, także robię herbatę i zaraz wam pokażę. A przyszła do mnie, słuchajcie, fotoksiążka, którą robiłam ostatnio przed wyjazdem, fotoksiążka printu, bardzo ładnie w ogóle zapakowana, także już wam pokazuję. Zbieramy, a jest to fotoksiążka z mojego solo tripa ze Sztokholmu. Jak wiecie, ja uwielbiam robić takie fotoksiążki, bo jest to niesamowita pamiątka. Ja lubię te fotoksiążki przeglądać. Wiem już, że te wspomnienia są utrwalone i nawet jeśli stracę gdzieś tam dane z dysku czy coś, to zdjęcia są już tutaj powybierane i zwykle są to właśnie takie najfajniejsze, najładniejsze zdjęcia. Trochę ich z tego wyjazdu miałam, także możecie zobaczyć, że tych stron troszeczkę tutaj jest i ja zwykle wybieram właśnie prosto, papier matowy, natomiast on się dalej, jak widzicie, delikatnie błyszczy, to nie jest tak, że to jest super matowe i ten efekt podoba mi się najbardziej. I tak wiedziałam, że z tego mojego solo tripa będę chciała mieć pamiątkę w postaci fotoksiążki. W końcu się zebrałam, wybrałam projekt, wgrałam i poukładałam te zdjęcia. Taką fotoksiążkę stworzycie naprawdę raz, dwa w kreatorze printu, wystarczy, że wejdziecie na stronę stronę, wybierzecie szablon i możecie przesłać zdjęcia prosto z waszego telefonu. Ja tak najbardziej lubię z tego korzystać, dlatego że nie muszę, wiecie, gdzieś tam między komputerem a telefonem tych zdjęć przysyłać, tylko skanuję kod QR na stronie przez telefon, a następnie wybieram konkretne zdjęcia, to się wgrywa do kreatora i możecie już ustawiać, zmieniać, też modyfikować te szablony, których jest naprawdę bardzo dużo i w ten sposób uzyskać wymarzoną fotoksiążkę i też świetną pamiątkę, na przykład z wyjazdów czy z jakichś uroczystości rodzinnych. I teraz z okazji Black Friday mam dla Was zniżkę -33% na fotoksiążki i -22% na fotokalendarz. Promocja jest ważna do 26 listopada. Wszystkie informacje macie tutaj na ekranie i w opisie pod filmem, także możecie śmiało tam zerknąć. Myślę, że teraz jest też idealny czas na to, aby pomyśleć już troszeczkę o świętach. Jeśli planujecie zrobić taką fotoksiążkę czy fotokalendarz w prezencie dla bliskiej osoby, to ja polecam zrobić to właśnie teraz, dlatego że po pierwsze jest taniej, a po drugie później będzie tych zamówień naprawdę sporo i nie ma co się stresować, czy ta paczka do Was dojdzie, czy jednak nie. A tutaj musimy brać pod uwagę, że no chwilę zajmuje wydrukowanie takiej książki, ale możecie też stworzyć taki produkt bez okazji, czy właśnie z jakiegoś Waszego wyjazdu. Ja uwielbiam tworzyć te fotoksiążki po to, żeby sobie właśnie powspominać wyjazdy, na których byliśmy, żeby w szybki sposób wrócić do tych zdjęć, bo wbrew pozorom wydaje nam się, że na telefonie można szybko wrócić do tych zdjęć i owszem, ale mamy tam ich naprawdę pełno, a tutaj już są wybrane te najfajniejsze, najładniejsze. Jeśli planujecie zrobić taką fotoksiążkę dla siebie czy dla bliskiej osoby, wszystkie informacje co do zniżki zostawiam Wam w opisie pod filmem i zachęcam do takiego wcześniejszego przygotowania, żeby uniknąć takiej przedświątecznej gorączki. A teraz czas na herbatę i trochę montażu. Kończę właśnie montować dla Was 2 filmy i jeszcze mam kilka ładnych rolek. Lista reelsów, które chciałabym w najbliższym czasie wstawić, się cały czas tylko wydłuża, cały czas coś nowego dopisuję, a na grudzień to już w ogóle mam pełno pomysłów. Ale to dobrze, dzięki temu, wiecie, mam cały czas mobilizację do pracy i wiem, co mam robić, a nie tak, że mam jakieś pomysły, tu jakiś dźwięk fajny jest na przykład na Instagramie do wykorzystania i potem się o tym zapomina, a tak jak zapiszecie konkretnie, co chcecie nagrać, to potem tylko wyciągam tą listę i już wiem, co kiedy powinnam zrobić. Także robię herbatę, siadam i działam. Dobrze, kochani, przerwa w montowaniu, już tak naprawdę kończę. Zależy mi na tym, żeby dzisiaj te filmy dokończyć, domontować i przesłać po prostu, już ustawić na YouTube'a. Także bardzo się cieszę, bo mam już film, który pójdzie po tym vlogu, także muszę dograć do niego jeszcze voiceover, ale to już zrobię na koniec. I tak, zrobiłam sobie kawę kubeczku Hogwarts. Herbata, którą wcześniej sobie robiłam, ten zimowy sekret, jest przepyszna, bardzo aromatyczna, pachnie już tutaj, jak się wyjmie z opakowania, bo ona jest podzielona na dwie części w folikach i tym imbirem i tak dalej, wszystkim tak fajnie pachnie, jest naprawdę smaczna. Trochę smakuje jak takie herbatki, które byście kupili gdzieś na jarmarku czy coś, bo ma takie właśnie fajne nuty korzenne, także jeśli lubicie takie smaki, polecam serdecznie. I tak, montowałam właśnie tego vloga z wyjazdu i to był już ostatni wyjazd w tym roku, jeśli nic się nie zmieni. Możliwe, że odwiedzimy Toruń, ale to wiecie, jest blisko, godzinka z kawałkiem drogi stąd, ale chyba jednak nie będzie żadnego grudniowego wyjazdu za granicę, jarmarkowego. Chcemy się nacieszyć jednak tutaj na miejscu tym świątecznym klimatem, naszym jarmarkiem w Gdańsku, który jest przepiękny, naprawdę co roku wygląda, mam wrażenie, coraz lepiej, coś tam zmieniają, udoskonalają. Mam taki plan, żeby przynajmniej 2 razy się w tym roku udać, raz żeby pokazać Wam we vlogu, a drugi raz jakoś przed świętami, żeby tak jeszcze się, wiecie, nastroić i pójść po prostu właśnie wypić jakieś grzane wino i tak dalej. I tak jak ja uwielbiam podróżować, uwielbiam wyjazdy, tak teraz, jak miałam to wszystko tak mocno w jednym czasie, wiecie, w październiku i w listopadzie wyjazdy w tom i z powrotem, ja ciągle pakowałam tą walizkę, to widzę, że to potrafi zmęczyć. Najpierw był Sztokholm, potem wróciłam na jeden dzień i potem leciałam z siostrą do Kopenhagi. Wróciłam, później lecieliśmy z Kubą do Wrocławia. Po Wrocławiu wróciliśmy, ja potem jechałam do rodziców, wróciłam od rodziców, lecieliśmy do Londynu właśnie teraz. Wiecie, oczywiście to jest bardzo fajne, natomiast to też potrafi zmęczyć, zwłaszcza jeśli macie takie aktywne wyjazdy, jak ja zazwyczaj mam, że jednak dużo chodzę, dużo zwiedzam po prostu spacerując po miastach i taki styl zwiedzania po prostu lubię. Same wyjazdy są super, ale wiadomo, że to zawsze jakiś wyjęty weekend już. Jak tak patrzyliśmy właśnie z Kubą na grudzień, to w pierwszy weekend grudnia pewnie będziemy ubierać choinkę. Kuba ma jakieś tam też swoje plany. Jeden weekend byśmy wtedy jechali na jakiś jarmark i już na przykład kolejny weekend to jest Wigilia. Więc nie ma tak za dużo tych weekendów, żeby się nacieszyć tym klimatem tutaj na miejscu, żeby się nigdzie nie spieszyć, nie musieć się pakować, rozpakowywać i tak dalej. Więc tak rozmawialiśmy właśnie wczoraj i zapadła decyzja, że raczej zostajemy na miejscu. Pooglądam sobie wyjazdy innych dziewczyn na YouTubie, we vlogmasach, jeśli będą gdzieś wyjeżdżać. Byliśmy w zeszłym roku, możemy polecieć gdzieś za rok, nic się nie stanie, jak w tym roku nigdzie nie wyjedziemy. Powiedzieliśmy sobie, że może właśnie skoczymy po prostu do Torunia, któregoś dnia, nawet tak na jeden dzień, przejść się tam uliczkami, a poza tym będziemy szukać świątecznego klimatu tutaj w Trójmieście i też zależy nam na tym, żeby, wiecie, takie proste rzeczy, ale ten grudzień mija tak szybko, że potem się okazuje, że nie było czasu, żeby usiąść i nie wiem, ułożyć puzzle, czy po prostu obejrzeć jakiś film, bo wiadomo, w tygodniu dni mijają raz, dwa, potem weekend. Zapewne w jakiś weekend będziemy sobie właśnie układać puzzle, które kupiłam rok temu na święta. Na pewno zrobimy listę filmów, które w ogóle w grudniu chcielibyśmy obejrzeć. Wybierzemy się na jarmark. Na pewno będę też coś piekła we vlogach, więc chcemy takimi małymi rzeczami się nacieszyć w tym roku. Nie mieć z tyłu głowy, że za chwilę trzeba się pakować, bo gdzieś się jedzie, co oczywiście zawsze jest fajne, bo wyjazdy są super, ale jakoś po tych wyjazdach, które były, mi się już trochę nie chce i mam taką ochotę po prostu spędzić ten grudzień tutaj w Trójmieście. Także nie mamy kupionych żadnych biletów, nie szukam, nawet nie wchodzę na żadne strony. Co prawda wyjazdy, które miały wchodzić w grę, to były właśnie, żeby pojechać samochodem, ale raczej, tak jak mówię, raczej nic nie będzie, raczej tutaj lokalnie do rodziców czy do Torunia, ale ja planuję tutaj spędzić grudzień w Gdańsku, pokazać Wam, jak wygląda u nas jarmark i świąteczny Gdańsk. I właśnie powoli muszę już zacząć myśleć o vlogmasie, bo już niedługo zostało. Jak oglądacie tego vloga, to tak naprawdę w przyszłym tygodniu... Czy ja dobrze mówię? Tak, jak oglądacie tego vloga, to w przyszłym tygodniu w piątek jest 1 grudnia i 1 grudnia zawsze zaczynałam nagrywać pierwszy vlogmas i pojawiał się 2 grudnia. Więc to już jest za rogiem, trzeba przygotować, wiecie, się od takiej strony technicznej. Ja też tuż przed vlogmasem będę miała przerwę we vlogowaniu, żeby tak trochę odłożyć kamerę, zebrać siły na ten grudzień. Zwykle tak właśnie robię, że tuż przed vlogmasem nie nagrywam tak dużo i zbieram te siły. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. Czy też zaczynacie takie przygotowania z początkiem grudnia, właśnie jak zaczynają się vlogmasy, czy może trochę później? Ja lubię sobie na początku miesiąca ubrać choinkę, udekorować mieszkanie, bo to wtedy cały grudzień jest jakoś tak przyjemnie. Jeśli chodzi o choinkę, to od razu Wam powiem, że będzie to jodła kaukaska, jak co roku, ona się trzyma cały miesiąc, igły się nie sypią, że jeśli będziecie szukać choinki, polecam jodła kaukaska, świetnie wygląda, nie sypią się te igły i ja co roku jestem z niej zadowolona, więc w tym roku na pewno też taka się pojawi. No także wczoraj tak wrócił temat właśnie, czy my chcemy gdzieś jechać w tym grudniu, czy my naprawdę chcemy. I tak doszliśmy do wniosku, że chyba jednak wolimy tak zwolnić na ten grudzień, a nie jechać tylko po to, żeby pojechać gdzieś w grudniu na jarmark. Mamy tutaj piękny gdański jarmark na miejscu, także na pewno Was zabierzemy, a ja teraz lecę dokończyć pracę na dzisiaj i później mam seans z YouTube'em. Zawsze po wyjazdach jest taka kumulacja, że Kuba ma do nadrobienia YouTube'a, ja mam do nadrobienia filmiki u dziewczyn, które się pojawiły, jak nas nie było, i każdy, wiecie, nadrabia, więc myślę, że dzisiaj też sobie coś włączę, a potem planuję taki wieczór z książką, także zobaczymy, czy jeszcze się do Was dzisiaj odezwę, a jak nie, to widzimy się jutro. I to w ogóle chyba będzie ostatni vlog przed vlogmasem. Będą jeszcze 2 filmy na kanale, ale to już nie vlog, także w następnym vlogu widzimy się, słuchajcie, już w grudniu. Kto się cieszy, bo ja bardzo, naprawdę już się nie mogę doczekać. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie kolejnego dnia. Ja od rana już zrobiłam trening, co prawda nie zapisało mi się na zegarku, a to dlatego, że od czasu, kiedy mam nowy telefon, mam problem z zegarkiem. Wcześniej jakoś nie było czasu się tym zająć i ciągle coś, więc w ogóle to olałam, że to nie jest połączone, ale dzisiaj udało mi się ten zegarek połączyć. No i zrobiłam wszystko, co było na YouTubie, wiecie, w tych różnych poradnikach. Okazało się, że coś z tym iPhone'em 15 jest, że jakby nie da się połączyć, coś są problemy. Dodatkowo ja miałam aktualizację na Apple Watcha, a nie da się jej zrobić, jeśli nie jest połączone z telefonem, więc jedno wykluczało drugie i jedyne rozwiązanie to było wyzerować zegarek i połączyć jak nowy, no i wtedy się traci wszystkie dane. Ja już taką sytuację raz miałam, natomiast okazało się, że mam jakiś backup, ale z października czy coś, więc też te listopadowe wcześniejsze treningi przepadły. Mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko dobrze działało, ale trochę to od rana zajęło, zanim wszystko się tutaj poprzesyłało. Ta aktualizacja i te dane, więc trochę to trwało, ale trening rano zrobiony. Nie zapisany, ale zrobiony. Wiecie, najważniejsze, że jest zrobiony, a czy się zapisze na zegarku, czy nie, to tylko takie, wiecie, poglądowe. I tak, ja w międzyczasie montowałam dla was filmy, dlatego że chciałabym dzisiaj je dokończyć i ja przed vlogmasem robię sobie takie krótkie, wolne, tak jak wam mówiłam, takie kilka dni bez vlogowania, żeby z taką ekscytacją sięgnąć po kamerę na początku grudnia. I zwykle tak robiłam, że właśnie gdzieś tam te ostatnie dni listopada w ogóle nic nie nagrywałam, miałam przygotowane dla was filmy i ładowałam baterię. Przychodzi też fajna paczka, mam nadzieję, że niedługo będzie już w paczkomacie, więc odbiorę i później wam pokażę. Chciałabym jeszcze podjechać w jedno miejsce, więc myślę, że teraz jeszcze chwilę dokończę montaż, a później właśnie wyjdę, załatwię to, co mam załatwić i odbiorę już paczkę. Więc tak, zapraszam was serdecznie na kolejny dzień ze mną. Dobrze, słuchajcie, wróciłam do domu, byłam w sklepie, przy okazji weszłam do Hebe, bo zobaczyłam, że są promocje i wzięłam ten krem ceramidowy. Teraz z okazji chyba już zbliżającego się Black Friday są przeceny w Hebe. Na Basic Lab na pewno będą jakieś promocje, natomiast i tak w sklepie w Hebe są dobre zniżki, teraz było chyba minus 40%. To jest naprawdę genialny krem z Basic Lab. Lubię jeszcze te takie zwykłe w białych tubkach, też lekka i bogata konsystencja, natomiast ten z ceramidami, regenerujący, w lekkiej czy w bogatej formule uwielbiam, a ostatnio mi się skończył, więc uzupełniłam zapasy, wzięłam tylko to. Była jeszcze jakaś jedna fajna firma, której wcześniej nie widziałam. Nagrałam wam przebitki i były tam ciekawe maseczki, takie wiecie, na sztuki, jak chusteczki takie mokre, zapakowane. Także dajcie znać, czy coś polecacie. Ja jeszcze nic od nich nie używałam, a może ktoś z was już coś testował, bo naprawdę te kosmetyki wyglądały ciekawie, więc może coś sobie kupię do testów. Oprócz tego byłam jeszcze po baterie, bo nam się skończyły i trzeba było jakiś tam konkretny model, ale w paczkomacie czekała na mnie ekscytująca paczka z Amazon. Zamówiłam wczoraj chyba przed 18, a dzisiaj już była w paczkomacie chyba o 13, także ekspresowo niektóre te paczki z Amazona idą naprawdę bardzo szybko, a jest tutaj projektor gwiazd, projektor nieba i już jakiś czas z Kubą o tym myśleliśmy, żeby sobie coś takiego kupić, bo to daje naprawdę fajny efekt, można się zrelaksować, ustawić sobie kolory, ale czytałam opinie różnych tych projektorów i co do niektórych miałam po prostu wątpliwości, gdzie nigdzie nie było sterowania aplikacją, albo był bardzo ograniczony wybór tych kolorów, że albo tylko zielone, albo tylko niebieskie. Ja chciałam różne i wybrałam właśnie model, który jest tam łączony z Aleksą. Jakby te inne też są dostępne do kupienia na Amazonie, ale ten najbardziej jakby z funkcjami nam przypadł do gustu, także otwieram. a tak to wygląda Smart Star Projector i tu właśnie możecie sterować aplikacją i jeśli chodzi o jakieś takie natężenie i o rodzaj koloru, i to jakby tak jest ukierunkowane ku górze i możecie i jakby na ściany i na sufit kierować. I tu jest App and Voice Control, bo można, jak macie Aleksę z Amazona, no to można sterować też głosem, Wi-Fi, timing, app. No i tutaj właśnie jest reszta informacji, więc będziemy dzisiaj testować, na pewno odpalimy i ja bardzo się cieszę, bo to będzie taki fajny klimat do tego, żeby wieczorem zrobić sobie jakąś herbatę, usiąść z książką i odpalić taki fajny klimacik. Także jeszcze dzisiaj Wam na pewno pokażę, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, robimy test. Odpalamy projektor. Tutaj sobie stoi, jest mały, leciutki. Prawie nic nie waży, tam się światło świeci w przedpokoju, ale tutaj mamy ciemno. Tutaj stoi balsam jakiś, więc zobaczymy. Ale ładnie! Ale mamy klimacik! Ta lampa trochę przeszkadza teraz, ale... Do usunięcia, delayed. Delayed! Ale i tak ładnie, zobacz! Mega! O ja, takie mi się podoba z różowym i niebieskim. Czy to takie najładniejsze, nie? No. Takie, takie. A weź jeszcze raz. No, a jeszcze jedno było. No, o, też fajnie. Teraz spoko. Super, co? I co, ja mogę sobie na przykład to chwycić i mogę sobie tutaj sterować. Ale czad. Poprzednie były spoko. Całkowicie tak, nie? Też fajnie. Można w sumie to też ustawić na ziemi, żeby nie rzucało tak cienia od tej lampy. O, też fajnie. Albo nawet i na łóżku, zobacz. Wtedy cień jest taki od spodu. Albo tutaj sobie rzucić, to wtedy... Jak w Stranger Things. Co? W Stranger Things? No, jakiś potwór miał zaraz tego wyskoczyć. Może wyskoczy. Ale super to wygląda. W sumie im dalej zrobisz, tym większy obszar to obejmuje, nie? No wiadomo, tak to pada z większej odległości. O, i może pod tym kątem było? Nie, pod tym? Wyżej. Wyżej, tak było. Ale śliczne. Czy coś. No, czyli jakiś taki z automatu ma programy. Mi się niebieskie podoba, bo jest jak takie faktyczne niebo. Przed chwilą było super. Było takie granatowe bardziej. O, śliczne. Obejrzeliśmy film Kapitan Phillips. Kuba chciał obejrzeć, bo znika z Netflixa chyba 30 listopada, tak mi się wydaje. Więc polecam obejrzeć, bo był naprawdę ciekawy. To jest film na faktach i tam mamy taką historię kontenerowca, który zostaje porwany przez somalijskich piratów. Szybka tonizacja. Główną rolę gra Tom Hanks, więc naprawdę polecam. Film trzymał w napięciu tak naprawdę cały czas. Ja nie wiedziałam do końca, jak ta historia się kończy, bo nie słyszałam wcześniej o niej, także ciekawie się to oglądało. Nakładam serum. No i do końca, wiecie, siedziałam i wyczekiwałam, jak ta historia się zakończy. Także jeżeli lubicie takie trzymające w napięciu historie, to polecam. Ja wcześniej tego filmu nie widziałam, chociaż dużo filmów z Tomem Hanksem oglądałam, to ten jakoś, nie wiem, umknął mi. Ogólnie z tego, co zerknęłam, to ten kontenerowiec Alabama został porwany przez tych piratów w 2009 roku. I to faktycznie miało miejsce. Także możecie sobie zerknąć. No i jeszcze sobie, wiecie, testowaliśmy ten projektor gwiazd. Naprawdę to jest super i robi niesamowity klimat. Jak postawiłam na stole w salonie, no to jeszcze dalej jakby stało, więc szerzej było widać ten cały obraz. Nakładam jeszcze krem pod oczy. I tak, słuchajcie, idziemy spać. Ja dzisiaj skończyłam przygotowywać dla Was filmy. Ten już widzieliście z Londynu i przygotowałam też kolejny po tym vlogu. Więc widzimy się teraz na kanale w sobotę i potem we wtorek, a następne filmy już w grudniu. Także następny vlog to będzie już vlogmas, bo będą teraz inne filmy. Więc tak, słuchajcie, czas leci jak szalony. Dopiero co zaczynałam vlogtober, zaraz będzie vlogmas. Jestem troszeczkę w szoku, ale cieszę się, naprawdę bardzo się cieszę na tegoroczny vlogmas i na to, żeby się naprawdę na maksa nacieszyć tymi świątecznymi filmami, dekoracjami i wszystkim innym, ale jak to wszystko będzie wyglądało, to na pewno jeszcze Wam powiem. I tak, zostawiam na razie to serum, już się wchłonęło prawie, ale przed snem dołożę sobie ten krem z Basic Lab, który kupiłam dzisiaj w Hebe, bo on tak fajnie właśnie odżywia i regeneruje skórę, więc jako taki drugi etap sobie właśnie jeszcze za chwilę nałożę. I tak, i będę się z Wami żegnać. Przypominam Wam o zniżce do printu. Minus 33% na fotoksiążki i minus 22% na fotokalendarze. Wszystkie informacje macie w opisie pod filmem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zerkajcie tam. A ja lecę już do spania. Dziękuję Wam za oglądanie. Stawcie kciuka w górę, jeśli ten vlog Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia, kiedy opublikuję nowy film, nowego vloga. Także do zobaczenia, buziaki, pa!